Jest rozwijająco, jak ludzie przywykają, i to bardzo szybko przywykają, do zupełnych bzdur. Józef Mackiewicz w swojej książce Chyba droga donikąd opisuje, jak przyszli Sowieci, zajęli tam Wileńszczyznę i jakieś zebranie, przed agitator zrobił zebranie, prawda, wszyscy bili brawo, że to trzeba budować, władzę rad. No i potem on wraca do siebie, do swojej wioski, prawda, przed nim idzie taka grona robotników, gadają o tym zebraniu, on idzie za nimi, dogania ich, słyszy, że psioczą na zebranie jak trzeba. Zatrzymuje się, mówi, panowie, ale przecież dlaczego się bili brawo? A oni mówią, no a jakże inaczej? Otóż to samo jest i tutaj, są jakieś etyczne przepisy i ludzie udają, że trzeba ich przestrzegać. Na przykład jest taki przepis, że nie wolno importować różnych zwierząt z zagranicy, jest kompletnie absurdalny. Na przykład żółwie greckiego, które można było kupić za złotych 10 zł, to teraz kosztuje 400 zł. Efekt jest taki, że giną tysiące tych żółwi, bo przy takiej różnicy cen się je przemyca, one giną w warunkach niesamowitych, są przemycane. Część trochę w ręce celników, ci je wypuszczają. Nawet kiedyś krokodyla przemycano, ponieważ celnicy nie wiedzieli, co z nim zrobić, to go wypuścili do jeziora i tam żył sobie przez rok aż do zimy, może i dłużej. Także sytuacja jest ponieważ absurdalna, ale ludzie uważają, no widocznie tak trzeba. Albo powiedzmy, zielona strzałka, prawda? Ludzie stoją na skrzyżowaniu, droga wolna, nikt nie jedzie ani w jedną stronę, ani w drugą, żaden samochód nie stoi, facet stoi, bo nie ma zielonej strzałki, on będzie tak stał, prawda? Oddawanie pokłonu czerwonemu cielcowi, prawda? Takie coś, no ale on stoi, no bo tak trzeba. Ludzie po prostu już przywykli do dowolnej bzdury i chyba tylko nadzieja w Amerykanach, bo mają pistolety, mają nawet długą broń i mogą z takimi urzędnikami, którzy dają takie przepisy, w końcu zrobić porządek. Dziś w Europie wolność zanika. Zarówno wolność w sferze słów, kiedy ludzie siedzą w więzieniach za głoszenie swoich poglądów, znika w sensie gospodarczym, kiedy nad każdym kilogramem ziemniaków, nad każdym litrem wina stoi urzędnik europejski, nad każdym osypkiem stoi trzech urzędników europejskich. Musimy przywrócić normalność, a normalność to jest, proszę Państwa, wolność. Wolność robienia w gospodarce tego, co chcemy.